Siemanko, ja jestem Latoszek, a ja się zaprezentuję wam materiał nieco inny niż wszystkie. Dzisiaj zaprezentuję wam 7 ciekawostek z Ethereum. Ciekawostki nagrywało mi się bardzo przyjemnie na moich poprzednich kanałach, których już nie ma. Więc nie będę już tyle gadał i zaczynajmy. Ethereum pojawiło się w internecie w marcu 2016 roku i prawie od razu podbiło serca wszystkich graczy. Jest ona wzorowana na innej popularnej grze internetowej Agario oraz na klasycznej grze zręcznościowej Wężu. Jest kilka wersji kolorystycznych wężów w tej grze, ale w Google Chrome jest bardzo dużo wtyczek, które umożliwiają wzbogacenie zasobów w grze. Jest jeszcze inny sposób na pozyskiwanie nowych skinów. Wystarczy udostępnić grę na Facebooku lub Twitterze. Słowo Slither zawarte w tytule tej gry oznacza ślizgać się. Fraza Slither jest częściej wyszukiwana niż na przykład Counter-Strike Global Offensive. Jeśli dostaniesz się do końca mapki, to zginiesz i nie będzie po tobie żadnego śladu. Oto dowód. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego krótkiego odcinka do końca. Jeżeli się wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz aby być na bieżąco, kliknijcie przycisk subskrybuj pod filmem. No więc to tyle, na razie i cześć! People for the land. Let's go back to